pokonaliśmy po wielkim boju Inter. 2-1. Trafiliśmy do półfinału i ten puchar wygląda naprawdę nieźle. Czy uda się Fiorentinie wygrać Coppa Nazionale? No zobaczymy, zaraz wam wszystko opowiem. Natomiast przechodzimy do pierwszego meczu w dzisiejszym spotkaniu ligowego z AS Romą. Będzie naprawdę ciekawie, ponieważ Roma także liczy się bardzo w konkurencji o te najwyższe miejsca w tabeli, a Fiorentina radzi sobie naprawdę coraz lepiej i coraz nam bliżej tego najwyższego miejsca. No to tak, zaczynamy, a pierwsza akcja już była na samym początku meczu. Udało mi się przejąć piłkę, bardzo, bardzo chętny do gry. Zacząłem biec w pierwszej minucie, próbowałem zwodzić uderzenie i bramkarz, udało mu się obronić. Szkoda, bo to by był piękny gol, jeżeli na samym początku udałoby mi się coś strzelić. Okej, tutaj mamy bardzo słaby strzał w wykonaniu zawodnika AS Romy. Teraz 16 minuta, wchodzę w pole karne i dośrodkowanie, idealna szansa. Bodajże to był Jovetic, ale tutaj sędzia dopatrzył się zagrania ręką, bodajże Bradley coś źle zrobił. Teraz Jovetic, no, on jest strasznie pewnym zawodnikiem. Czy wykorzysta rzut karny? Niestety, prosto w środek, a bramkarz postanowił, że zostanie. No i niestety, mówię, 0-0. 29 minuta, wciąż utrzymuje się przy piłce po naprawdę dobrym podaniu. Zwód przed polem karnym, uderzenie, ale obok bramki. Obok bramki, no, był to dość ciężki kąt, mogłem w sumie zdecydować się na coś innego. Ale teraz przechodzimy dalej, mamy 43 minutę, wielki błąd obrońcy. Uderzenie i od słupka, bo słupka, ale mamy 1-0 w 44 minucie. Udało mi się strzelić tą bramkę. Ale powiem, że czasami jest ciężko, jak idę sam na sam, bo duża presja jest, zacząłem nie trafiać o takich 100% sytuacji i czasem się naprawdę boję. 45 minuta, nadal mamy szansę, Fiorentina w ataku, wciąż przy piłce, teraz dribbling przed polem karnym, troszkę samolubnie uderzenie, ale niestety, patrzcie teraz, kontuzja się pojawiła. No i niestety w 45 minucie, zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy, musiałem zmienić i obejrzeć kolegów z ławki, ponieważ no nie byłem w stanie grać. 47 minuta, tutaj obok bramki Elhamdi, Fernandez teraz miał szansę do Lamy, a ten uderza i mało brakowało. Teraz znowu Fernandez przy piłce, Del Rocca do Jovetica. Jovetic co zrobi w polu karnym, świetnie się zachowuje, ma bardzo naprawdę dużą umiejętność ten zawodnik, świetnie się z nim rozumiem i naprawdę jest to genialny partner do gry. 67 minuta, podanie do Oswaldo do Marquinhos, Lamela zostaje sam i niesamowicie przestrzela, nie wiem jak on to zrobił, a przecież wiadomo, że on sunie swojej precyzji. Tutaj potężny strzał Jovetica. Aquiliani teraz, jeszcze on uderza. Naprawdę AS Roma była pod wielkim ostrzałem. 87 minuta, El Hamoudai, bodajże tak się to czyta. Jovetic próbował przerzucić nad bramkarzem, lobować, ale się to nam, jemu nie udało. No i kończymy mecz 1-0 po moim golu. Duże szczęście, bo to był błąd obrońcy. Dało nam zwycięstwo, niestety ja mam kontuzję. 3 tygodnie poza grą, to jest dla mnie naprawdę ciężkie. Jest szybki rzut oka na to, co wymagane, ale wiecie co, jest naprawdę nieźle. Już chyba wszystko osiągnąłem, muszę tylko utrzymać dobre mecze i trochę poprawić celność strzałów. A tutaj no niestety, usiadłem przed telewizorem z nogą w ortesie, no i zacząłem oglądać mecz Fiorentiny z Atlantą. Atlanta Coppa Nazionale, czyli walczyliśmy o finał. Byłem bardzo nerwowy, szkoda, że nie mogłem być z chłopakami na stadionie, ale w 24 minucie udało nam się strzelić bramkę. Seferowicz strzela, no i mamy szansę, 80 minuta, nadal prowadzimy i mamy 80, 90 jest, wygrywamy 1-0. Teraz czas na Milan, mecz ligowy w Serie A oczywiście. Milan, który radzi sobie naprawdę dobrze, aczkolwiek sami widzieliście, miał potężną ilość kontuzji, czerwonych kartek. Aleksandre Pato, El Shaarawy to są podstawowi zawodnicy. I tak, Shaarawy strzela, Rodriguez tak samo dla nas, czyli naprawdę nieźle. 50 minuta i nadal walczymy. 50, 60, wszystko leci. Na razie jest poprawienie. Seferowicz znowu trafia, drugi mecz pod rząd. No, to nie jest dobre. Pato chybił karnego, co jest niesamowite, bo to mu się często nie zdarza i wygrywamy z Milanem w Serie A 2-1. A właśnie ja, moi drodzy, się już wyleczyłem. Wiem, dość mocno wam to skróciłem, no ale chciałbym wam pokazać następny mecz tuż po kontuzji. Mamy okazję znowu grać z Interem. To jest niesamowite, czy uda nam się
podobnie pokonać? Zaraz się o wszystkim dowiecie, ponieważ zaczynam moją relację z tego właśnie meczu. Jak widzicie, ja zaraz po kontuzji, zadowolony, chętny do gry, staję w szeregu i będziemy walczyć. Będziemy walczyć o to, żeby pokazać wszystkim, że ta wygrana z Interem w pucharze nie była przypadkiem. W trzeciej minucie już mieliśmy pierwszy strzał, szkoda, że taki lekki bramkarz to bez problemu wyłapał. 12 minuta i jestem na skrzydle. Dribbling, moi drodzy. Starałem się robić wszystko, żeby zostać zauważonym w tym meczu, troszkę za dużo jednak tego było. 23 minuta. Udało mi się podanie do Joveticza. Jovetić w polu karnym, uderzenia, ale mu nie wyszło, szkoda, że uderzał prawą, a nie lewą nogą. 26 minuta, znowu my przy piłce. Ruletka, uderzenie i jaj. Mogłem bardziej posłać w pole w stronę bramki, to może by to jakoś wyglądało teraz. I Barbo próbował strzelić, ale mu nie wyszło. I kolejna nasza akcja. Jovetić podaje, przepraszam, to podanie było do Joveticza, Kupel z drużyny biegł obok. Jovetić strzela bramkę na 1-0 w 58 minucie i naprawdę zaczyna to wyglądać dobrze. Atakowaliśmy zdecydowanie lepiej niż Inter, oni nie potrafili się w ogóle pozbierać. Tutaj genialne przełożenia w drugą stopę prawą Joveticza i prowadzimy w 58 minucie. 64 minuta, podanie do mnie na skrzydło, tutaj zwód. Uderzenie i prosto bramkarza. Mogą użyć swojej prawej nogi, nie wiem czemu mam taki ciąg na tą lewą. 74 minuta i Barbo przy piłce. I Barbo ograł i niestety. Strzelałem bramkę 15 minut przed końcem całego meczu. Szkoda, naprawdę szkoda, bo zapowiadała się naprawdę wielka wygrana. No a tutaj jeden z nielicznych ataków i udało im się strzelić. No niestety, trzeba to przyjąć z pokorą. No i tak się oto, moi drodzy, zakończył ten mecz w Serie A. 1-1, chyba dobry wynik jak na walkę z Interem. Co prawda moja ocena słaba. I to by było na tyle, moi drodzy. Fiorentina obecnie na czwartym miejscu, 44 punkty i jesteśmy w stanie walczyć o pierwsze miejsce z Juventusem. I tego jestem pewny. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia kolejnym razem.